Czy zapach tropików? No. Nie? To teraz czekaj, Dakar mam tutaj. Tamto Genewa, to Dakar. Przypominasz sobie? No. No. Tak mi się pacha rosi. To co, gramy? Tak. Boże. Kiedy? Już, to proszę już. Bardzo, to jest twoja i ty zaczynasz okay. Tu, że ten. Witam wszystkich. Z powodu absencji Macieja Ziendarskiego występuje dzisiaj dawno oczekiwany, wszyscy czekaliście na niego, Mister Siwy. Gadamy w ciemno. Może od tego zaczniemy. Nie ma Macieja. Nie ma Macieja, rozłożył się. Gadamy w ciemno. Gadamy w ciemno. Nie mamy materiału. Słuchajcie, to jest wielki... To my sobie coś pogadamy, a Maciek może coś do tego znajdzie. No właśnie, bo jest to wielki eksperyment, gdyż nie wiemy, o czym mamy mówić, bo nie wiemy, co będzie w materiale i jaki będzie materiał. Co Maciek w chorobie złożył. I tak nie wiem za bardzo, co mam powiedzieć tak naprawdę. Ale ustaliliśmy, no, o czym będziemy rozmawiać. No właśnie ustalaliśmy coś i nie wiem, czy do końca ustaliliśmy. O tych Alpach? Nie, Alpach, no ty miałeś powiedzieć. Ja miałem... A, właśnie, ja o Alpach. Bo ja to czytaj z jego, czyli kolega był w Alpach, stać go, pojechał. Ja co? Byłem w Alpach. Żyje się trochę, tak. Trochę się zarabia, trochę się jeździ. Oczywiście. I wjechał na wierzchołek wyciągiem jednym i co tam zobaczyłeś? Tam w Madonna di Campiglio. O, Madonna di Campiglio, prawda? Miejsce, gdzie odbywa się Vroom, taka legendarna impreza, gdzie przyjeżdżają sławy. No w Madonnie, na szczycie, tak jak powiedziałeś, góry, na którą wspiąłem się gondolką, był szalet Fiat. Szalet źle brzmi. Czy to jest szalet czy szalet? Szalet. Szalet? Szalet? Szalet. No jakby nie było. Schronisko z restauracją Fiat. I przed tą restauracją stoją stare trzy Fiaty 500L. Wyglądały tak, jakby tam wjechały, bo były na gąsienicach. Czyli wyglądały jakby wjechały, czy wjechały, bo wjechały? Wyglądały tak, jakby tam wjechały. Inaczej by sobie nie dały rady tam wjechać. Siwy właśnie wrócił z Dakaru 4 miesiące temu. 3 miesiące temu wróciłeś z Dakaru, prawda? Właśnie wrócił 3 miesiące temu z Dakaru. Możecie sobie teraz obejrzeć. Tak naprawdę retro materiał. Tak, retro materiał. Przeniesiemy się za pomocą, jak to mówił kiedyś Zięta, którego nie ma, bo jest chory, magii telewizji. O, proszę. W miejsce, do którego warto się kiedyś udać, jak będzie to możliwe, czyli Peru, Chile i Argentyna. I ty tam wszędzie byłeś? Ja nie, ale kamera była. Tak? Super, zazdroszczę tej kamerze. No. No to chodźmy. Zapraszam. W takim razie kamera dojechała do przełęczy Paso de San Francisco, przez którą przyjeżdżali motocykliści startujący w rajdzie Dakar. Takie gorące reakcje dziewczyn na motocyklistów mogą się przydarzyć tylko w Argentynie. Mijająca ciężarówka jest punktem odniesienia, ukazującym wielkość wydm wokół miasta Copiapó. Spotkaliśmy także Chevroleta Corvette C6. Okazuje się, że Chilejczycy uwielbiają również sportowe amerykańskie samochody. W Peru zaczęliśmy od rumakowania. Potem zwiedziliśmy okoliczne wioski, które wyglądały dość malowniczo. Przejechanie trasy taką serwisową ciężarówką to nie lada przeżycie, szczególnie w okolicach Copiapó, najsuchszego miasta na świecie. Pustynia to nic innego jak ocean z piasku, po którym można poruszać się chociażby takim samodzielnie zrobionym bagiem. Niestety, nic nie wiemy na temat szczegółów konstrukcyjnych tego wehikułu. Jedno jest pewne. Wygląda naprawdę imponująco. Niczym pojazdy z filmu Mad Max. Land Cruiserem podróżuje się na pewno komfortowo. I taką trasę, liczącą 5000 km, można spokojnie przejechać. Znowu na chwilę wróciliśmy na przełęcz Paso de San Francisco. Mar del Plata to centrum sportów wodnych, argentyński kurort, do którego wszyscy przyjeżdżają,
by uprawiać surfing. Informacja sensacyjna. Pierwszy raz w życiu, podobno, Maciej zachorował na grypę. Podobno nie imały się go nigdy żadne choroby. To prawda. Tak no, mi tak. mówił. No to prawda. Nawet jak go wąż ugryzł, to padł. Wąż. Wąż. Tak. Wąż, oczywiście. Wąż. W poszukiwaniu którego udaliśmy się do stolicy Peru, Limy. Niestety węża tam nie było. Ale były zupełnie inne atrakcje, na przykład takie fury jak ta. To miasto ma własny styl, specyficzną dla Limy architekturę. Z widocznymi wpływami kultury hiszpańskiej. Nie znaleźliśmy węża, ale znaleźliśmy lamę. Lama to symbol Peru. Zatem odlatujemy do Warszawy. Myślę, że spotkamy się za jakieś 3 tygodnie, jeżeli wiatr będzie dobrze wiał. Ale nuda, nic się nie dzieje.